patrzę na pana, a na nie, nie na... Na mnie tam, gdzie nie pani na, nie na ekran. Pasuje, nie ma tu żadnych jakichś specjalnych wskazań. A pan o, te, tak nas widać. Aha, a bez montażu my, idziemy? Tak. I tak to lubię. I jeszcze jedna rzecz. Więc tak, ja mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem. Dla Sylwii Janasz, czy może pani się podpisać? Dobrze, ale to może na końcu? A może lepiej na początku, bo ja zapomnę, że to dla Janasz, bo ale to ja mój... takim grubym mam mazakiem, nie ma no, pan chyba, ci nie umie pisać. Nie mam właśnie. Ja mam, tak? Ale generalnie nie za bardzo umiem już pisać, bo nikt już nie umie pisać. Wszyscy to piszą. Fakt. Dla... Sylwii Janasz. Sylwii... Tak, przez twoim. No właśnie, tak spojrzałam przez moment. Janasz, nazwisko, nie? Tak podejrzewam, chociaż mogłam się pomylić, ale to już wina kolegi, który mnie poprosił i nagle w ostatnim momencie wysłał Janasz. Mi inne nazwisko. Dobra, serdeczny. Człowiek nie umie już pisać po komputerze. A, pani bardzo ładnie pisze. Nie, no w ogóle sama się nie mogę czytać. Pozdrowienia. Pani zobaczyła, jak ja piszę to. A czytała już tę książkę, czy nie? Podejrzewam, że tak. To mój kolega w ogóle też ją czyta. On mi ją dał, a potem chyba, nie wiem, pewnie dla dziewczyny. Ona jest dla na kanwie mamy. Mojego ukochanego cyklu, nie? Mhm. Który już nie... Ale wie pan co? On chodzi wciąż 23 lata. A dzisiaj który jest? 13. Dobra data. Możliwe. 13.8. Dlatego, że to jest najlepszy dowód, że to nie jest reportaż, tylko film dokumentalny, bo on jest ponadczasowy. On pokazuje mentalny sposób myślenia. No dobra. Czyli już są... mamy jeszcze wszystkie rzeczy. Dla pani paprykarz szczeciński i niego. To jest mój paprykarz, winiego paprykarz. Piękne, piękne, no naprawdę. I mam dla pani perfumy od firmy 100%. No bo... to są uniseksy i dla chłopaków, i dla no dziękuję ślicznie, dziękuję także, bardzo. Można wam, sobie nie będę schować. Teraz wąchać. Tak. Ojejku, pani Barbaro. W ogóle kiedyś, to mi się nie udało, ale to może też zacznę od tego, bo... Pani Krystyna panią pozdrawiała u mnie w moim tutaj programie. Pani Krystyna Kurcza-Predlich. Naprawdę? Tak. No jak miło. Jak gdzieś a była, wspomniałem. Aha. No bo troszkę, że tutaj nic nie chcę mówić, ale prowadzą trochę panią podobną działalność. To znaczy... A myślę jednak, że zupełnie nie. Dla mnie jako dla odbiorcy. Tak. No... są te podobieństwa takie, no, kraj i jakby bycie w boju, no, czyli w samym centrum wydarzeń. W samym centrum wydarzeń trochę tak i nie. Krystyna napisała świetną biografię, świetne opracowanie, ale Krysia dawno nie była w Rosji z wiadomych powodów, ma zakaz wjazdu. Natomiast ja częściej miałam okazję być. Teraz to są ostatnie takie momenty i ostatnie 2 lata, że nie byłam. Nad czym bardzo ubolewam, bo teraz tam trzeba być. A mogę zasłonić? Tak, jak pani sobie życzy, oczywiście. Nawet korków nie ma, ale jedna rzecz mi się przypomniała. Jak pan mówił, że pan w korku stał jadąc do mnie, to sobie... Tutaj, bo ja stamtąd przyjeżdżałem. To ja sobie pomyślałam, że pan nie wie, co to znaczą korki. Bo w Moskwie to są pewnie dopiero korki. No, nawet, opisuję to w książce. 16 pasów, 8 w jedną, 8 w drugą i wszystko stoi. 8. Czasami jest w niektórych miejscach 8, ale w Sadowej Kalco są takie fragmenty, że jest po 6. Po 6 w jedną stronę i po 6 w drugą. I też często opowiadam ten dowcip, że korki są takie duże, że jak policja złapie pijanego, to zanim go dowiezie na komendę i pobierze próbki krwi, to już ma 0 promili. I to najlepiej pokazuje, jakie korki. Dobra, ale ostatni to dygresja. Żart, który mi się podobał od pani, tak? To, że że Rosja nigdy na nikogo nie napada i musi się bronić przed Ukrainą na Ukrainie i przed
Syryjczykami w Syrii. Ale to nie jest mój dowcip. To jest dowcip, który usłyszałam od Rosjan, bo to oni właśnie powiedzieli, biedni my Rosjanie, ciągle ktoś na nas napada. A to Ukraińcy na Ukrainie, a to Syryjczycy w Syrii. To jest ich dowcip, który słyszałam tam na miejscu. A wie pani co, ja pani powiem jeden wierszyk i jedno powiedzonko. Dobra. Pierwszy je był Kirgiz, kuszał miasto, pił kumys. Teraz ja Kazach, u mnie nie pusty i bazach. No proszę bardzo, to jeszcze jest pan chyba jeden z nielicznych, którzy znają język rosyjski. Ja bo nie teraz... znam. Nie? Nie. Nauczyłbym się szybciutko, bo miałem w szkole, ale po prostu ten wierszyk, to jest wierszyk, który przywiozła moja babcia z Kazachstanu, ze zsyłki. A drugie powiedzonko było, ruskich nam darmo nie nada. Darom nie nada. No darom. Ale tak, ale wie pan co, no to już taka historia, wszedł pan na wysokie tony. Zaczęliśmy od żartów. A propos Rosji, to też często powtarzam, że na Rosji się wszyscy znają. Tak jak na piłce nożnej, zdrowiu i futbolu, prawda? A najbardziej się znają ci, co byli raz na wycieczce i czytają internet w przekładzie. To chyba o mnie mowa. Wie pan co, jeździłam tam już nie powiem ile razy, ile lat, ale im częściej jeździłam, tym częściej zdawałam sobie sprawę, jak mało wiem o tym kraju. To jest rzeczywiście kraj, który wymaga zgłębienia nie rok, nie dwa, nie trzy, tylko żeby zrozumieć, co tam się dzieje, to trzeba przejechać tysiące kilometrów i przeprowadzić naprawdę dziesiątki tysięcy rozmów. Więc ja się chciałem zapytać tak, co pani w krajach byłego Związku Radzieckiego, w Rosji, czy jak nazwać te wszystkie miejsca, co pani tam lubi? A może nawet jakieś mocniejsze uczucie się pojawia do tego Był miejsca? Taki moment, że byłam bardzo zaintrygowana i zafascynowana tym, co się tam dzieje. Co może być ciekawszego od obserwowania takiego przełomowego momentu. Ja byłam świadkiem, kiedy walił się Związek Radziecki i powstawało nowe życie na ruinach tego imperium. I bardzo zawsze się dziwiłam, dlaczego moi koledzy nie chcą tam jeździć. Wszyscy chcieli jeździć na zachód, prawda? Bo zachód był atrakcyjny. A mi się wydawało, że Boże Święty, tyle ciekawych rzeczy się dzieje. Oczywiście się nie pomyliłam. Był taki moment, przyznaję się bez bicia i mówiłam o tym już nieraz, że wydawało mi się, że jesteśmy bardzo zbliżeni mentalnościowo, że mamy właśnie taką tą duszę słowiańską, że mamy podobne poczucie humoru, że mamy doświadczenia ustrojowe podobne i porozumiewamy się kodami. Rozumie pan, o czym mówię? Że na zachodzie powiedzieć komuś, że papier toaletowy zdobywało się i że ludzie chodzili... Zdobywało w ogóle. Zdobywało się, tak, że chodziło się z wianuszkami z papieru toaletowego, to on w życiu nie zrozumie. A powie pan o tym w Rosji czy na Ukrainie, to nikt na niej nie zrobi wielkich oczu. To też jest taka słynna historia, że jeden ze znanych bardzo fotoreporterów zrobił zdjęcie w dniu wyboru papieża. Nie wiem, czy pan słyszał tę historię. Nie. Otóż... przykro mi, nie powiem nazwiska, bo nie pamiętam. To źle do mnie świadczy, bo to jest dość, bo to znana postać. Ciężko wszystko znać. Ale zrobił takie zdjęcie w dniu wyboru polskiego papieża, a zdjęcie wyglądało w ten sposób. Na ulicy klęczy kobieta, która ma ręce uniesione jak do modlitwy, a na szyi ma wianuszek z papieru toaletowego. I jak wysyłał to zdjęcie do amerykańskiej redakcji, myślał, Boże, jakie to jest wspaniałe takie odzwierciedlenie duchowości i przyziemności w jednym, prawda? Ten wianuszek z papieru toaletowego i te ręce uniesione do nieba. I wysłał to i dostał odpowiedź, słuchaj, świetne to zdjęcie z tą klęczącą kobietą, tylko po kiego grzyba jej włożyłeś ten papier toaletowy na szyję? Kompletnie tego nie zrozumieli. Świetne to jest, ale to bardzo dużo rzeczy mówi w ogóle. Oni, o pierwsze pewnie ich myśl była, że
cóż to za prowokacja, tak. I co przez to autor chciał w ogóle powiedzieć. A przez to autor chciał powiedzieć, że ona ze sklepu wyrwała papier właśnie. Dokładnie, bo oni w ogóle tego nie pojmowali. Natomiast te historie, kiedy opowiadałam, mówię, na Ukrainie czy w Rosji, wszyscy w ciągu sekundy wiedzieli, o co chodzi. I też mówiłam nieraz o takiej sytuacji, która mi to uzmysłowiła, bardzo, bardzo tak wyraziście, jak dawno, dawno temu w Doniecku w hotelu robiłam reportaż w ramach Szerokich Torów o drogówce. Mhm. I w tym hotelu traf chciał, że mieszkali dziennikarze z Ukrainy, z Rosji i jakiś z Niemiec zachodnich. I kiedyś wieczorem siedzieliśmy wszyscy po pracy, zebraliśmy się i ktoś opowiadał dowcip, stary jak świat, że gaisznik, czyli drogówka, zatrzymuje samochód, i otwiera kierowca okienko, a milicjant, wtedy jeszcze milicjant, nie policjant, mówi: sierżant Iwanow, żonaty, 5 dzieci. I my od razu wiedzieliśmy, nie trzeba było nam tłumaczyć, że to jest taka aluzja, że on ma duże koszty utrzymania, no bo 5 dzieci. Mhm. A biedny Niemiec w ogóle nie wiedział, o co chodzi. Mówi: no fajnie, ale w tym dowcipie niezrozumiała jest jedna rzecz. Po co on o tych dzieciach mówił? To są takie momenty, że mieliśmy podobne kody kulturowe i wydawało mi się do pewnego momentu, że świetnie się rozumiemy, że świetnie, że mamy taką podobną spontaniczność. Podobały mi się kontrasty, które na każdym kroku mogłam obserwować, i historie, jakich nie ma nigdzie indziej, prawda? Aha. Mówię, no takie historie, jakie tam zobaczyłam, czyli no już z tych nowszych, sekta, która wielbi Putina jako wcielenie Pawła, albo na przykład dom starców, dom, to się nazywał Spokojnej Starości, gdzie mieszkało 600 osób i gdzie 600 osób pijanych naraz widziałam w ciągu jednego dnia. Starszych osób. Starszy, no dom starości, no tak. Dom spokojnej starości, a to, co się tam działo, to po prostu no, trudno powiedzieć. Ja zresztą to był reportaż w ramach Szerokich Torów. Także wydawało mi się, że to jest takie tematyczne Eldorado dla dziennikarzy, ale mówię bez bicia. Prysznic zimny przyszedł po 14 roku i po euforii, jaką zobaczyłam napadzie na Krym. Po aneksji Krymu, tak. Bardzo nie lubię tego słowa, aneksja. Ale to jest, dlaczego, dla co się panu nie podoba w tym słowie? Jego grzeczność, że ono jest takie dyplomatyczne, że to słowo bardzo mało było używane wcześniej, przed tym. Oczywiście, no, ono nie powstało z powodu Krymu, tak. Ale nie pojawiało się w takiej szerokiej, tutaj medialnym na naszym przekładzie. I nagle oni anektowali, to tak trochę... Ale oni nie używają tego słowa, oni nie mówią o żadnej aneksji Krymu. Rosjanie mówią o przywróceniu sprawiedliwości dziejowej. Wiem, a ja mówię o napadzie. O przejęciu, napadzie i przejęciu, które odbyło się no bezkrwawo. W porównaniu z tym, co się wydarzyło chwilę później. W miarę tak, no. Tam chyba ktoś zginął. Tak, ale to było mimo wszystko, i prawda była też taka, że jednak na Półwyspie Krymskim mieszkała większość Rosjan. W związku z tym to był taki też powód, który często wykorzystywany jest. No bo czym się różni kłamstwo od manipulacji, prawda? Kłamstwo to jest taki fałsz, który można całkowicie podważyć, a manipulacja to jest bardziej wyrafinowana forma, bo ona operuje prawdami i półprawdami. Niedopowiedzeniami. Mhm. Ale półprawdami w tym sensie, że rzeczywiście tam, no, w Sewastopolu, gdzie stacjonowała flota czarnomorska, no to było miasto, gdzie większość zdecydowaną stanowili Rosjanie. Tak, tylko ja mam zawsze pytanie wtedy, pytanie, czy może jakieś takie rozważanie, że jestem ciekawy,
co Rosjanie powiedzą na to, jak tak się obudzą, jak to na Syberii jest więcej Chińczyków. I oni też powiedzą wtedy... Ale to nie do końca grozi, bo ja tutaj jeden z rozdziałów w książce Szalona miłość chcę takiego jak Putin, oczywiście nie ja. To nie są moje słowa, to jest cytat z piosenki bardzo popularnej, napisanej dla żartu przez Saszę Jelina. Chcę takiego jak Putin. Która chyba potem była brana bardzo często dosłownie. Bardzo często do tej pory jest brana dosłownie i mało kto traktuje ją właśnie tak, w taki sposób prześmiewczy, bo taki był cel. Mhm. No ale te utwory żyją swoim życiem. Tak, z Chińczykami nie do końca tak jest. Widzimy teraz, że ta przyjaźń odżywa i że coraz lepiej, łaskawszym okiem spoglądają Rosjanie na Chińczyków. Chociaż był taki moment, w czasach Związku Radzieckich patrzono z góry na Chińczyków. Większość Rosjan uważała, że to jest, że oni są gorsi. Mówiło się, że Związek Radziecki to jest starszy brat Chin, prawda? A dzisiaj się mówi, że Rosja jest młodszą siostrą Chin, dlatego że tak wyrwali do przodu Chińczycy. No i zobaczmy, co się dzisiaj dzieje w obliczu sankcji. Chińskie samochody, chińska technologia, prawda? Bez nich nie poradziliby sobie z sankcjami. Tak jak to się. No właśnie, bo oni dzisiaj są objęci największą liczbą sankcji na świecie. No dobra, ale wracajmy do naszych. No to byliśmy przy tym, że na ile pani mówiła, że na początku popełniała pewien błąd, że dużo znajdowała pani wspólnych cech Polaków i Rosjan i że gdzieś w którymś momencie pewne podobieństwa, że pani zaczynała się z tego wycofywać. W 2014 roku, tak, jeszcze ja pamiętam czasy, pan nie może pamiętać z takich czasów, kiedy Polska była dla Rosjan takim krajem lepszym. Jak to nie pamiętam? Oczywiście, że pamiętam. Nie wiem, czy pan... ja pamiętam dokładnie, jak z jakim podziwem mówiono o Polsce. Proszę pani, ja byłem na tej jednej wycieczce, z której pani się zaśmiała. Tak. I? Za komuny i w... ojejku, przy granicy, przepraszam, gdzie był wypadek samolotu polskiego? W Smoleńsku. Na rynku sprzedawałem frotki kolorowe. I pojechaliśmy... A który to był rok? To był rok, nie wiem, 80 może 5 albo... no ja mogłem mieć 10-12 lat max. Sprzedawałem te frotki. Myśmy pojechali na taki wyjazd z mamą, na którym byliśmy jedynymi ludźmi, których obchodziło cokolwiek poza sprzedawaniem frotek. I myśmy pojechali oglądać zabytki i wszystko, ale przy okazji, jako praktyczni ludzie, zabraliśmy trochę towaru. Rozumiem. I który sprzedawaliśmy. Ja to uwielbiałem, czułem się jak w siódmym niebie wtedy. I tak, ja miałem poczucie, że... Że patrzą na nas jak na przedstawicieli lepszego świata. Tak. Bogatszego. A mam do tego taką krótką, szybką historię, tak? Że w Moskwie albo w Petersburgu, nie pamiętam, chyba w Petersburgu... No to za komuny to w Leningradzie. Tak, wyszedłem z luksusowego hotelu, jak na tamte warunki, nawet dla nas to był też luksusowy hotel, gdzieś na zewnątrz, na chwilę. I wróciłem i mnie nie chciał wpuścić... Szwajcar tak zwany, tak. Tak, ten człowiek, który pilnował wejście, nie chciał mnie wpuścić do hotelu. I ja wtedy odezwałem się do niego jakimiś trzema słowami po angielsku akurat, tak? Nie po polsku. I on od razu wziął, otworzył drzwi i mnie wpuścił. Tak, to było właśnie, za komuny tak było. Nawet się śmiali Rosjanie z siebie, że na przykład na Zachodzie, jak ktoś mówi w języku ich, czy po angielsku, czy po francusku, po niemiecku, to uważane jest za taki przejaw grzeczności. To jest, taką osobą się obdarzało większym szacunkiem. A w Rosji, kto mnie znał rosyjski, tym był lepiej traktowany. To prawda, ale zaraz powiem o czym innym, że na przykład to, że się, że czytali, zwłaszcza inteligenci, polską prasę, żeby dowiadywać, co się dzieje,
czytali przyjaciółkę, co jest nie do wymówienia dla nich, bo dlatego Rosjanie często mówią na Polaków przeki przez nasze A, to słyszałem o tym. Tak. I to też takie, no ja to kiedyś wydawało mi się, że to jest złośliwe, a to nawet nie jest złośliwe, tylko to jest, wiąże się z tym, że tak nas słyszą. Czytano przyjaciółkę, że polscy aktorzy i polscy reżyserzy uważani byli za artystów światowej klasy. Takie były czasy. Wiktor Jerofiejew, którego często cytuję, bo go naprawdę bardzo lubię, uważam go za inteligentnego, błyskotliwego i za to, że ma, że potrafi w świetny sposób skrótowo opisywać rzeczywistość, powiedział kiedyś: polska babcia to był kiedyś szyk, że polskie korzenie nobilitowały i ludzie dorabiali sobie polskie korzenie. To już dawno nieprawda, dzisiaj tak nie jest. Polska już nie jest uważana za przyjazne państwo, wręcz przeciwnie. No, prasę taką, jaką my mamy dzisiaj w propagandowej telewizji, to aż trudno czasami uwierzyć w to, co się słyszy. Taka prawda. A wie pani co, a propos tych języków, to jak moja babcia była na tym zesłaniu, to ona była tam z prababcią i z praprababcią. Praprababcia to się w ogóle poddała na sam dzień dobry, powiedziała, że ona już kończy cały temat życiem, no tam nie będzie nic robiła. I był taki moment, że ona odmówiła wszystkiego i tam ją traktowano jako wariatkę. Natomiast ona jedyną osobą, którą tam oprócz rodziny rozmawiała, to rozmawiała z członkinią rodziny Romanowów, która tam się znalazła, i ta Polka, czyli moja praprababcia, z tą Rosjanką rozmawiały po francusku. No, piękna historia. Tak. Dla mnie też piękna, ale też historia pewnych kompleksów, bo te języki rosyjski czy polski, one są bliżej do siebie, a te dwie panie mające się za coś lepszego... No, ale to lepszego, właśnie był ten szyk. Rozmawiały ze sobą po francusku. Tak, no. To prawda, że to... Ale jeszcze, kiedy mówimy o tym takim zimnym prysznicu, to jest taki moment dla mnie, no taki mega przełomowy, w sensie, nie przełomowy, no dobra, nie będę mówiła aneksja, samo przejęcie Krymu już było czymś, no tak zaskakującym, nawet nie samo przejęcie Krymu, tylko reakcja Rosjan, to, że Putinowi tak w górę poszybowały rankingi, to, że ludzie po prostu dostali jakiegoś amoku i krzyczeli: Krym nasz. Pojawiały się plakaty, a dzieciom imiona nadawano związane z Krymem, prawda? Bo to dowartościowało Rosjan. Oni się poczuli dowartościowani, że też jesteśmy potęgą. Jesteśmy tak silni jak Zachód, bo możemy zrobić coś wbrew woli Zachodu. Świat się musi z nami liczyć. Natomiast jeden z takich... I to była ta waluta dla obywateli kraju, którzy de facto fizycznie nic nie dostali ekstra, ale dostali to poczucie dumy, było przychodem, się okazuje. To było takie, to ważnym. To był taki narkotyk, to było takie, no ale przebudzenie ze snu narkotycznego podobno może być bardzo ciężkie. Jeszcze nie ma tego, jeszcze nie ma, jeszcze Krym nasz wciąż gdzieś to tkwi, mimo że już zobaczyli, że rakiety i drony spadają na ich kurorty, ale to też jest wszystko mało, bo reakcje są zastanawiające, ale zaraz powiem o nich, bo ja mówię, bardzo musiałam zweryfikować również swoje kontakty, jak usłyszałam, w jaki sposób niektórzy bronią czegoś, czego się nie da obronić ani usprawiedliwić w żaden sposób. Ale a propos Krymu, właśnie ta gorączka, Krym nasz, to dowartościowanie, to powracanie do sprawiedliwości dziejowej, no, było tak powszechne, że nawet opozycjoniści je podchwycili, prawda? No przecież Nawalny, Gorbaczow, to byli... Też im się to podobało. Ale absolutnie, zdecydowana mniejszość. No Niemcow, jeden z nielicznych, który miał odwagę krytykować. No i dobrze pamiętam, Niemcow skończył pod Kremlem z tak, kulką w zabity, głowie, tak? Tak, w 2015 no roku. Skończył tragicznie, chociaż tam jest po prostu kamera na kamerze. I tam... A
akurat, no miał pecha, no w tym miejscu tak. W tym miejscu akurat, powiedzieć. W tym dniu była zepsuta, czy tam kamera. Powiesił się w celi, w tym rogu, w którym nie było. No, no tak, no są takie przypadki, zdarzają się, tam się często takie przypadki zdarzają. Natomiast wtedy pamiętam, że robiłam po aneksji Krymu taki dokument o tym, dlaczego, co się stało, dlaczego tak się to Rosjanom spodobało. To jeden z ówczesnych dziennikarzy, zresztą praprawnuk Lwa Tołstoja, Piotr Tołstoj, który był wówczas takim prokremlowskim znanym dziennikarzem, a potem stał się politykiem bardzo, bardzo prokremlowskim. I on wtedy powiedział, że Rosja jest zbyt dużym krajem, żeby móc stosować standardy europejskie, bo inaczej się rozsypie i że dla Rosji najważniejszą jest interes państwa, a nie interes jednostki, który jest najważniejszy dla Europejczyków. I to jest właśnie to clue. Tu mamy interes jednostki, tu mamy interes państwa. No i to, co w książce i w moich dokumentach filmowych było widać, te opowieści w stylu chłopa spod Tweru, który mi powiedział, kto krytykuje cara, ten nie szanuje kraju, którym on rządzi. Nie, no bo jeżeli, to gdybyśmy chcieli opowiadać o przyczynach tej miłości do Putina, to jest cała długa historia, która się zaczyna właśnie wraz z momentem rozpadu Związku Radzieckiego, który bardzo dał w kość. No, to niektórzy ale to jest... do najazdów Mongołów będą wracali, jeśli chodzi o te, dlaczego Rosjanie są jacy są. No to też słyszałem dużo takich domniemań. Tak? Ale niech pan zobaczy, że w tej całej propagandzie Putin się ciągle odwołuje do przeszłości, bo ta przeszłość mu bardzo pomaga. Albo się odwołuje do przeszłości jelcynowskiej lat 90., kiedy było dramatycznie. Naprawdę ludzie nie dostawali pensji miesiącami, inflacja była trzycyfrowa, a na ulicach strzelaniny były normą, prawda? To odwoływanie się do lat 90. bardzo pomaga mu, bo zobaczcie, jak jest teraz dobrze. Odwoływanie się do II wojny światowej, w zasadzie do wojny ojczyźnianej, jak oni mówią. Dlaczego ona się nazywa ojczyźniana? Dlatego, że dotyczy wojny przeciwko ich ojczyźnie, bo dotyczy dokładnie jakiego okresu? Od 22 czerwca 1941 roku do końca wojny, którą oni obchodzą 9 maja w odróżnieniu od Europy, i tylko ten okres dla nich był wojną. Jeszcze niedawno, gdyby pan spytał Rosjanina, kiedy zaczęła się wojna, to by odpowiedział, że 22 czerwca 1941 roku. No potem już to zaczęła, ta informacja zaczęła pojawiać się, ale niewiedza na temat historii była żenująca. Ja opisuję w książce i pokazywałam dwie kobiety pod Petersburgiem właśnie w wiosce, jak one do mnie powiedziały, jak nikt nas nie będzie ruszał, to my też nie będziemy na nikogo napadać, bo Rosja na nikogo nie napadała. Niech pani powie, na kogo napadła Rosja. Ja mówię, na nas napadła. 17 września 1939 roku. A ona na to mówi, jak to, na Polskę? Ja mówię, no tak, na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow. A one mówią, nie, nie słyszeliśmy nic z czego takiego. No to wiadomo. No coś takiego, no... Mówię, no dzisiaj możemy się oburzać lub nie, no powinniśmy się oburzać, że historia jest, stała się, czym się stała? No stała się... Propagandą. Propagandą. Teraz jakie... Ale chyba zawsze się używało historii do propagandy. Ale nie w takim, myślę, że w takim stopniu, jak się zaczęło za Putina, który zaczął budować, odbudowywać, jak oni to mówią, wielką Rosję, to chyba wcześniej czegoś takiego nie było. Ale a propos 9 maja, to mówię, że 9 maja obchodzony jest w Rosji, ale wie pan gdzieś, czy jest 9 maja obchodzony? Jak pan oglądał mój najnowszy dokument, rosyjski akcent w Izraelu. W Izraelu też? Też. W Izraelu 9 maja, dzięki staraniom diaspory, został uznany za święto państwowe. I tam jest, w odróżnieniu od całej Europy, obchodzony dzień tak samo jak w Rosji. No tam jest też ten pomnik, który w 12 roku odsłaniał między innymi Putin, czyli pomnik żołnierzy
Armii Czerwonej. No ale także z tym 9 maja to jest różnie. Natomiast mówię, że nie tylko w Europie. I nawet byłam zdziwiona, że tam, chociaż tam już od 2017 jest to święto, mówię, w Izraelu obchodzone. Tylko mówię, no bardzo dużą rolę odgrywa diaspora rosyjskojęzyczna i nie ma co się dziwić. Ale rozmawiałam z takim bardzo znanym muzykiem, który teraz też siedzi w Izraelu, skoro o nim mówimy, o Andrieju Makarewiczu, który był kiedyś szalenie popularny z zespołu Maszyna Времени, który napisał piosenkę... Maszyna czasu? Tak, Machina czasu. On napisał taką piosenkę Wód Nowy Pawarot. Wszyscy uznali to jako, że to jest symbol pierestrojki. Ale on był jednym z nielicznych w 2014 roku, który oficjalnie i głośno krytykował wojnę na Donbasie i wspieranie separatystycznych republik na Donbasie. Co się stało? Tak mu się dostało, jak mało komu. Czyli zażądano, żeby odebrać mu obywatelstwo rosyjskie, żeby wyjechał z kraju, wyzwano go od zdrajców narodu, z wołoczy i tak dalej, odwoływano mu koncerty. No krótko mówiąc, drogo za to zapłacił i on wtedy napisał taką piosenkę Moja strana saszła suma, czyli mój kraj zwariował i powiedział mi, z głowami Rosjan coś się stało. I w 2014 roku, pamiętam jak robiłam z nim wywiad, on mi powiedział takie zdanie, że mam koleżankę, która pracuje w dużej korporacji, jest inteligentna, dobrze sytuowana, oczytana i ona mówi do mnie, że niedługo Kijów będzie nasz i ja tam pojadę do pracy. Mówił mi to w 2014 roku i mówi, i wtedy sobie pomyślałem, z głowami Rosjan coś się stało. Rzeczywiście, to jak oni do tego wszystkiego podchodzą, to jak było im sączone, bo to jest tak do głowy, że cały świat jest nastawiony przeciwko Rosji, a Rosja się broni. Rosja jedyna broni swoich wartości tradycyjnych przed tą zgniłą i zdeprawowaną Europą się broni i broni swojej własnej drogi, która jest jedyna i niepowtarzalna. No tak to utkwiło w głowie, mówię, większości Rosjan, prawda? No bo jednak no, operujemy jakimiś faktami. Te dane, które przeprowadza Centrum imienia Lewady, czyli niezależnej od władz sondażowni, no są jednoznaczne, które potwierdzają to. Przecież teraz będą wybory Putina i ci socjologowie inni mówią, że wygra. No może nie tak, jak to zostanie ogłoszone, ale wygra. Niedawno, że było śmiesznie, to przecież jego rzecznik prasowy, Dmitrij Pieskow, w czasie wywiadu dla zachodniej prasy wymknęło mu się, że Putin wygra i będzie otrzymać 90% głosów. Już to powiedział i ogłosił. Także nawet jest taki dowcip, że w marcu 2024 roku odbędą się wybory Putina. Pani Barbaro, no. Ja mam takie... Ojejku, jest tego tak strasznie dużo no i to mamy tak mało dzisiaj czasu. I będziemy mówić chaotycznie i skakać z tematu na temat. To byłoby nawet, gdybyśmy mieli dużo czasu, ponieważ ja taki jestem, ale... dobrze. Ja mam takie spostrzeżenie, zapytanie i chciałbym, żeby pani to rozwinęła, bo oglądając pani reportaże, to ja sobie myślę tak, kurczę, pani tak bierze pod włos tych swoich rozmówców i są takie sytuacje, gdzie ja rozumiem, że tam nie ma przestrzeni, żeby coś do końca im wyjaśnić. No bo był taki reportaż, co pani stoi gdzieś tam przy grobie, czy rozmawia człowieka, który pojechał na Ukrainę mordować ludzi i oni wszyscy go opłakują, tak, że jakim on jest bohaterem. I tam by się chciało powiedzieć coś takiego, słuchajcie, czy wy wiecie, że ten chłop przyjechał z kupą żelastwa, którą w jakiś potwornym, szybki sposób zamierzał wystrzeliwać w innych ludzi, żeby ich piękne ciała rozerwało na kawałki w potwornym bólu. I wy teraz płaczecie, że on nie żyje? No,
że oni nawet są, nie to, że płaczą, oni są dumni z tego, że on zginął, tak, jeszcze to było, że oni są dumni, bo on wypełniał braterski, bo on wypełniał braterski obowiązek. On pojechał na Donbas, rzeczywiście. To była dla mnie o tyle zaskakująca historia, bo to było w dokumencie pod tytułem Święta Wojna Rosjan. I rzeczywiście ja tam próbowałam zrozumieć, co siedzi w ich głowach, tych Rosjan, i dlaczego oni popierają tych tak zwanych dobrowolców, którzy tam jadą. I szczerze mówiąc, ja tam usłyszałam i zobaczyłam więcej, niż mogłam się spodziewać, bo ja pojechałam do takich weteranów, którzy walczyli w Afganistanie, w Czeczenii, no ale głównie w Afganistanie, i którzy byli bardzo zbuntowani przeciwko temu, że zostali tam wysłani wbrew własnej woli, bo przecież chwilę wcześniej rozmawiałam z nimi i oni opowiadali, w jaki sposób zostali potraktowani, że nikt im nie mówił, że jadą na wojnę, że oni przyjeżdżali, lądowali w Kabulu i pierwszą rzeczą, jaką widzieli wtedy, to było, że ich zaprowadzano do namiotu, który był swojego rodzaju chłodnią, i zobaczyli, że ilu tam jest zabitych ich kolegów, i byli tym oburzeni. A potem nagle, wszystko jak się skończyło, to oni raptem jadą dobrowolnie na Ukrainę. Ale jadą dlatego, że właśnie to, co powiedziałam, oni mają tak wbite do głowy, że oni bronią, jadą bronić rosyjskojęzyczną ludność, która tam była prześladowana przez banderowców, że w ogóle nie dopuszczają żadnej innej myśli, że inny był cel tej akcji. Tam ja się pytam matki. No wiem. Czy pani, jak pani ocenia to, że pojechał tam pani syn do obcego kraju walczyć? To ona mówi, jak to pojechał do obcego kraju? Tam są nasi, on bronił naszych. To ewidentnie pokazuje, co oni mają w głowach, jak oni to postrzegają. Chwilę później socjolog Lew Gutkow mówi, że wszyscy wiedzą, że tam są Rosjanie, ale nikt tego nie potępia, bo uważają, że robią słusznie. I to jest właśnie zastanawiające, w jaki sposób można manipulować ludźmi, prawda? Nie zastanawiał się pan nigdy nad tym? Ja się nad tym zastanawiam aż za wiele. Ja też się nad tym zastanawiam. Ja mam przeczytaną pani książkę. A przeczytał pan tę książkę? Oczywiście, że tak. I to dawno temu. Ja czytam teraz tą starszą pani książkę. A na podstawie ja szerokich czytałem pani Krystyny. Chyba ze dwie książki. Teraz jeszcze studiowałem, zapomniałem autora, w bardzo fajnej książki jest Watacha Putina i Demony Rosji. Aha. Takie książki polskiego dyplomaty, który siedział Jurasza. Dużo. Chyba tak. Mhm. No i po prostu, kurczę, ja... Ale za dużo czasu temu poświęcam. Wie pan co, bo to jest trudne do ogarnięcia, ale z drugiej strony mówię, no gdybyśmy szukali tak obiektywnie tych przyczyn, no to ja w tej książce mówię o tym, i ci ludzie, nawet nie ja mówię, rozmówcy, bo ja oddaję głos rozmówcom. Wie pan co, bo dlaczego ja tak bardzo lubię reportaż, dokument, bo to jest po prostu, zawsze mówię, że to jest creme de la creme wszystkich gatunków telewizyjnych, że to jest coś 100 razy ciekawszego od fabuły. Niech pan zobaczy, że nawet filmy fabularne są często udawane na filmy dokumentalne, prawda? Że udają fikcję. Tylko niech pan zobaczy, jakie nudne jest robienie scenariusza napisanego i założonego wcześniej, scena po scenie napisanej. A w reportażu i w dokumencie życie pana zawsze zaskoczy. Zawsze wyjdzie coś takiego, że wszystkie pana założenia wezmą w łeb. A jeżeli chodzi o to, jak z nimi rozmawiać, ja tam próbuję wchodzić w interakcję, bo w moich filmach i dokumentach nie ma komentarza. Widz jest mądry. Właśnie. I to jest rzecz, którą ja chciałem troszeczkę powiercić. Bo ja mam, oglądając parę już tych reportaży, to ja sobie pomyślałem tak. Chyba jest dla mnie dosyć jasne, po jakiej pani jest stronie i co pani myśli na dany temat. Natomiast tego komentarza brakuje i sobie myślę, że czasami, często to pani tak
podchodzi tego rozmówcę, jest komentarz. Wiem, że on sam powie, jak ktoś jest inteligentny, nie jakoś super bardzo, tylko nie jest głupi, to wszystko zrozumie. Wie pan co? Ale kiedyś... myślę sobie, że niektórzy mogą wreszcie tego nie złapać. Nie sądzę. Wie pan co? Kiedyś właśnie tak fajnie zapytano Holoubka, co jest ważniejsze, treść czy forma, co jest ważniejsze, tekst czy kontekst, a on powiedział podtekst. I mi się to bardzo podoba, bo podtekst mówi więcej. Oczywiście wymaga od widza pewnego skupienia, bo proszę zwrócić uwagę. Co jest cechą filmu dokumentalnego i reportażu? A mianowicie to, że każda minuta wnosi coś nowego, żeby się nie powtarzało. Powtarzalność to jest domena i cecha propagandowych przekazów, gdzie łopatologicznie się widzą, wciska w kółko i to samo w różnych zdaniach. A tu nie, ale to wymaga od widza wciągnięcia się, czyli zanurzenia się w ten temat, uważnego słuchania się, żeby wyłapać te podteksty i smaczki. Wrócę do tego Izraela, bo to był ostatni mój dokument, który realizowałam w grudniu 2023 roku. I było to dla mnie o tyle ciekawe, że tam pojechało mnóstwo ludzi, którzy wyjechali z Rosji, korzystając ze swoich tam korzeni, prawda? No i to bardzo ciekawa jest emigracja, bo tam są i miliarderzy, i dziennikarze, i artyści. Ała Pugaczowa z mężem Gałkinem mieszka dzisiaj w Izraelu. I jest mnóstwo takich młodych ludzi, którzy po prostu uciekali od mobilizacji i nawet tego nie kryją. I nawet tego nie kryją. Jest taka scena, kiedy ja siedzę w klubie takim rosyjskojęzycznym i chłopcy, którzy dopiero przyjechali po ogłoszeniu mobilizacji, niech pan zobaczy, ja się pytam, kim byliście, co robiliście w Rosji? No i oni mówią, że bardzo dobrze im się powodziło, bo jeden był aktorem, drugi był producentem filmowym, że pieniędzy mieli na tyle dużo, że jak ja zapytałam, bałeś się mobilizacji, to on powiedział, nie, ja mam swoje sposoby, żeby i mam swoje możliwości, żeby uniknąć mobilizacji. A to też jest ciekawe, na ile taki człowiek był tego pewien, bo ja na przykład u nas, mając powiedzmy odłożone pieniądze, nie czuję się aż tak ważną osobą, że byłbym pewien, że na pewno jak zapłacę, to czegoś uniknę, co powiedzmy rząd durnego wymyśli. Ale niech pan nie porównuje jednak realiów polskich do realiów rosyjskich czy ukraińskich. A tamten facet rozumiem, że też nie był najważniejszą jakąś niewiadomą jaką osobą. No był aktorem początkującym. Ale no co tak, no to nikt. Ale dlaczego wyjechał? Powiedział, dla mnie nie było ważne, ja bym uniknął i tak czy siak mobilizacji. Natomiast ja chcę jeździć po świecie. Mówi to wręcz. Drugi mówi, że nie, ja tam czułem zawsze, że przodkowie moi wywodzą się z tej ziemi i chciałem tutaj być. I dlatego tu przyjechałem. A ja mówię, a co jest dla ciebie tu atrakcyjnego? A on tak się spojrzał na mnie i mówi, atrakcyjnego, i się uśmiechnął. Bardzo łatwo wyłapać po spojrzeniach, po tym, w jaki sposób ktoś odpowiada, czy to jest szczere, czy nie, i czy on mówi pod kamerę, że marzył o życiu w Izraelu, który jest bardzo trudnym i skomplikowanym krajem, i oni jadą nie mając kompletnie świadomości. Ale zaraz jeszcze mówiąc o tych podtekstach, dlaczego wymaga oglądanie dokumentów udziału widza, bo to tak można powiedzieć, zanurzenia się udziału. Jest taka piękna scena tam, na przykład, która mój bohater, który jest przedstawicielem, to trzeba powiedzieć, jak ktoś nie widział, przedstawicielem największej emigracji z Rosji, wówczas ze Związku Radzieckiego, z lat 90., kiedy milion
milion obywateli byłego Związku Radzieckiego przyjechało do Izraela. No to była ogromna, ogromna rzeczywiście. I on tym tak zwanym osadnikiem został chyba, tak? Tak, no jak większość, czyli na zachodnim brzegu Jordanu. Oczywiście jak ja zapytałam się, czy miał świadomość, gdzie jedzie, to powiedział, że niekoniecznie, mówi nawet, że nie odróżniałem Żyda od Araba, co nie jest wcale takie łatwe, jak się tam jest. No nie, bo Żydzi i Arabi pod względem DNA mają takie same DNA. Tak, i urodę też. Natomiast on, ponieważ to jest kraj, który od początku swego istnienia, czyli od 1948 roku, bez przerwy jest w stanie wojny ze wszystkimi państwami, które go okrążają. Wszyscy pewnie wiedzą, że tam jest obowiązkowa służba wojskowa. Dotyczy również dziewcząt i kobiet. Jego dwie córki były oczywiście w wojsku przez 2 lata i on opowiada... To jest niesamowite. Ale piękna jest scena, która, jak on opowiada, że obydwie córki służyły w jednostkach antyterrorystycznych, ściśle tajnych. Oho. Gdzie nie miał on prawa wiedzieć, w którym miejscu są te jednostki. Ale co on mówi? Ale rodzice przecież muszą wiedzieć, gdzie w sobotę dowieźć rosyjskie domowe kotlety. No tak. I pokazuje scenę, kiedy dziewczęta wydostały się z tej tajnej, ściśle tajnej, antyterrorystycznej jednostki i jedzą domowe rosyjskie kotlety. Jak to pokazuje, bo to też pokazuje taką mentalność rosyjską. Tam co tam, ściśle tajne. Piękna jest, ile jest takich smaczków i podtekstów w tym. Albo niech pan zobaczy taka scena, kiedy on opowiada, jak zakładali swoją wioskę tam w okolicach Barkanu na zachodnim brzegu Jordanu. Mówi, myśmy założyli tę wioskę i tak, wymyśliliśmy sobie, że tylko niereligijni, tylko małżeństwa i z wyższym wykształceniem. Oni swoje porządki już zaczęli zaprowadzać na tej ziemi. Ja już nie mówię o przepięknej historii, zabawnej sytuacji, kiedy kupił ten dom od też... się upili, nie wiedzieli, tak, że kupili. Kupił od artysty. Przepraszam pani, że kiedyś tutaj była reklama Claire tego filmu. Naprawdę? Claire Meble. W tym miejscu? Ten kościół. I reklama filmu Claire. No widzi pan, to są właśnie to, o czym mówimy. Myślę, że to specjalnie tekst, tekst, kontekst czy podtekst. No. To jest dokładnie w ramach tego. Także mówię, pyta się pan, wracając do pana pytania o to, czy tam trzeba koniecznie komentarz. Nie, komentarz jest domeną programów publicystycznych i tam wałkowany jest jeden temat przez 45 minut, jeden i ten sam. W różnymi zdaniami ciągle i to samo. W dokumencie oglądaj, słuchaj i wyciągaj wnioski. A czy pani ma czasami takie konstytucje, że chciałaby pani ten komentarz rzucić, nawet taki bardzo mocny komuś, ale nagle pani co myśli, cholera jasna, no ja tu stoję w środku, kurde, tajfunu i zaraz ten... tajfun mi na łeb zleci. Ale to... wie pan co? Nie, ja nie jestem strachliwą osobą, nie. Ja często To nawet nie jest strachliwość, to jest, jakbym powiedział, bardziej trochę, no, przyziemność. No już prowokowanie, coś tak... prowokowanie jakiejś sytuacji. Wie pan co? Kiedyś, dawno temu, robiłam taki reportaż o neofaszyście w Rosji. O bojówkarzu, straszna postać, nazywał się, miał przezwisko Tasak, bo zawsze nosił przy sobą obosieczny nóż i brał udział w pogromach imigrantów na bazarach. Postać straszna, wiele miałam wątpliwości, czy w ogóle robić ten dokument, czy nie. Rozumie pan, bo to jest takie, no ale no, nie możemy udawać, że tego nie ma. No, było to coś, to jeszcze był początek lat 2000. I też bardzo zastanawiające było takie bezkrytyczne przyzwolenie na to, bo było przyzwolenie na to już wtedy, bo teraz mówię o bezkrytycznym przyzwoleniu, nawet jeśli ktoś nie popiera, to bezkrytycznie milczy i daje przyzwolenie na zbrodnie, które się dokonują w sąsiednim kraju, prawda? Było na przykład mnóstwo takich scen, gdzie powiedziałam dosyć, gdzie, i one są nawet w tym reportażu, mówiłam
dosyć, już nie mogę tego słuchać. Była taka scena na przykład, kiedy trochę sprowokowana przeze mnie, trochę wyszli ze swojej strefy komfortu, a mianowicie tę bandę sprowokowałam, żeby wyjść z nimi do pubu. Dlaczego? Dlatego, że jak ja pytałam na ulicy mieszkańców na temat ich stosunku do bojówek neofaszystowskich, to wszyscy mówili oczywiście tak, trzeba walczyć, nie wolno, to jest, musimy to ukrócić i tak dalej. A chciałam to skonfrontować i wywołać naturalne reakcje. I oni zrobili coś, czego nawet ja się nie spodziewałam, bo jak weszliśmy do tego pubu, no ich wygląd nie pozostawiał żadnych wątpliwości. Jednoznacznie wyglądali i byli ubrani. I oni nagle, ni stąd, ni zowąd, rozwieszają nad stolikiem wielką taką flagę, na której na białym tle krzyż przypominający swastykę. Skojarzenie jednoznaczne. I dla mnie było ciekawe, jaka będzie reakcja tych ludzi. Czy ktoś wyjdzie, wstanie. Nikt nie zareagował. Ani obsługa, ani goście. I to była prawdziwa reakcja. To był taki pierwszy moment, kiedy sobie pomyślałam, Matko Boska, nikt na to nie zwraca uwagi. Oni się trochę jak statyści czuli. Ale nie wzięli, rozumie pan, przyglądali się czemuś, ale mogli się bać. No ale co by pan zrobił? Ja się zastanawiałam, co ja bym zrobiła. Ja bym wyszła z takiego lokalu. Jedyne, co mogłabym zrobić, to... U mnie to zależy wszystko od tego, z kim bym był. No ale mimo wszystko... Takie rzeczy, no. No wie pan, no, to jest tak, jak oni mnie próbowali wciągnąć w dyskusję. O, a propos. Są sytuacje, kiedy nie można dyskutować. Oni mnie próbowali wciągać, jestem u nich na... Filmuję zebranie takich tam tych... czołowych aktywistów i oni na przykład chcieli, żebym usiadła z nimi przy stole. No nie. No jednak wtedy nie usiadłam. Usiadłam z boku. Kurczę, to pani jak normalnie ten, więziennymi zasadami, że tam z pewnymi ludźmi to się nie siedzi przy jednym stole. Nie, no ale no nie, no uważam, że przyzwoity człowiek nie rozmawia z tymi, z ludźmi, którzy się szczycą tym, że komuś, że kogoś zabili, jak mówi mój bohater. No widzisz, a propos tego, jak życie pana zaskakuje. Ostatnia scena dokumentu. Kręcę z nim, kończy się już ten dokument i ostatnia scena, mówię do operatora, chodź go odprowadzimy jeszcze w windzie. Chciałabym z nim jedno pytanie mu zadać w windzie. On na 10 chyba piętrze mieszkał. I wsiadamy do windy. Taka ciasna winda. Ja się pytam, czy ty kogoś w życiu zabiłeś kiedyś? To pytanie zostawiłam na koniec. A on taki cyniczny uśmieszek i mówi, mam taką nadzieję. Mówi, bo jak się komuś skacze po głowie 10 minut, to chyba jest szansa, że nie przeżyje. I operator zrobił jeszcze taki zjazd na te buciory ciężkie. I ja mówię, po tym to już nie mam żadnych pytań. Po tym, czy po tym już nie chcę mi się rozmawiać, czy nie mam pytań, jakkolwiek to powiedziałam. W tym momencie, jak po moich ostatnich słowach, otwierają się drzwi. Dokładnie w tym momencie, jakbym zaplanowała. A on staje w tych drzwiach, podnosi rękę w takim faszystowskim geście i krzyczy, Sława Rusi. No scena filmowa. Mówię, że tam... A ja rozumiem, że to było ten faszystowski gest, to jest to takie wyciągnięcie, takie z ikon, tak. A kurde, jak ci ludzie, bo ja to zawsze sobie, jak oni sobie tłumaczą, czy oni nie zauważyli, że pozdrowienia hitlerowskie nie pasują do... Ale jak oni nie pasują? Do im pasuje wszystko. To dla nich to jest bardzo spójne. Oni obchodzą urodziny Tasak, który już nie żyje, bo w 2020 roku no podobno popełnił samobójstwo w więzieniu, trafił za jakieś... Aha, to może ktoś mu pomógł też. Nie będę żałowała takiej postaci, bo straszne, to ja do dzisiaj o tym myślę, ale jeszcze raz mówię, że to jest, podam jako przykład, że czasami nawet nie wchodzę w dyskusję z takimi. Aha. To, co oni mówią, jest tak straszne i tak wymowne, że... Rozumiem. Że to już każdy rozumie, o co chodzi. Zobaczcie, i to jest przestroga. Zobaczcie, co się dzieje. Zobaczcie, jacy to są ludzie. I tak samo jak ja rozmawiałam
z ludźmi, ja mogłam czasami wykazywać niespójność ich wypowiedzi, bo jak rozmawiam z babcią, która w wiejskiej chacie, która nie ma wody, nie ma węgla, nie ma niczego, a dumna z Putina i w ogóle jest, wychwala go pod niebiosa, to jak ja jej mówię, no ale Putina pani popiera, a bo Putin to nie ma nic do rzeczy, Putin jest dobry, tylko urzędnicy są źli. Każdy dorabia sobie jakąś spójność w tym wszystkim, rozumie pan? Myśmy chyba jednak tacy, jako ci Polacy, jak mielibyśmy porównać tych Polaków i Rosjan, to myśmy chyba tego kitu zawsze mniej pozwalali sobie wcisnąć. Takie mam poczucie. Nie wiem, każdy żyje też w swojej bańce, ale jak ja żyłem w czasie komuny, a pamiętam bardzo dużo z tego, to ja miałem takie poczucie, że akurat przynajmniej w tej bańce, w której ja żyłem, to wszyscy nienawidzili tego ustroju, że to było, każdy to był z tych komunistów, to był zdrajca. I się ludzie nie kryli z tym. Kryli się, żeby nie krzyczeć o tym w szkole na przykład, czy w jakimś miejscu publicznym, ale generalnie no to jak ludzie, czy moi rodzice, czy ich znajomi, czy w ogóle ktokolwiek rozmawiał, no to no nawet my jako dzieci, to gdzieś byliśmy za tym Rambo, a nie za, nie wiem, komunistycznymi, nie wiem, Wietnamczykami, czy Rosjanami, czy kimś wie tam, pan tak? Co? Proszę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że u nas ubecka przeszłość ma absolutnie jednoznacznie negatywne konotacje. No dzisiaj tam bardzo ubecka, smutno, nie zawsze. Tam ubecka przeszłość prezydenta jest czymś, co go nobilituje. Ja wielokrotnie się zastanawiałam też nad tym, no właśnie, no dlaczego na przykład mimo tego, że w każdej rodzinie ktoś ucierpiał od represji stalinowskich i do tej pory najnowsze badania, 47% z ogromnym szacunkiem odnosi się do Stalina. No to jest zastanawiające w sytuacji, kiedy zbrodnie stalinowskie zostały już ujawnione, prawda? Nie uważane są za największe na świecie. No więc właśnie. No dlatego zastanawiam się, no ale widzi pan, kiedyś rozmawiałam, jak robiłam o mumii Lenina, o Leninie, i rozmawiałam z ludźmi, którzy przyszli tam pod mauzoleum Lenina. To też chyba w tej książce jest. Tak, też i one tam przecież mówią, że to w mojej rodzinie ktoś zginął. Ale dlaczego? Bo gdyby przyszło do rozliczeń, to by wyszło na jaw, że nie tylko w każdej rodzinie były ofiary, ale również byli oprawcy. Aha. Skala maszyny represji była tak wielka, prawda? To jest to, że jak otwierali archiwa, kiedyś robiłam, jak jeszcze byłam korespondentką Wiadomości, to był chyba 2005 czy 2006 rok, robiłam taki materiał krótki o otworzeniu archiwów. I taki Nikita Pietrow ze Stowarzyszenia Memoriał, bardzo szlachetna postać, ja go bardzo szanuję i cenię, bo bardzo dużo zrobił dla ujawnienia prawdy o Katyniu, między innymi o zbrodniach stalinowskich. To on opowiadał, że ludzie, jak pozwolono im otworzyć archiwa, to mdleli, kiedy dowiadywali się, kto i jak donosił. Skala była tak ogromna, że trudna aż do ogarnięcia. W związku z tym u nas czegoś takiego, jednak takiego nasycenia nie było i takich represji jak oni. Mówię o skali. O skali, oczywiście dramat każdego człowieka, któremu zniszczono życie, jest ogromny i tutaj ja nie umniejszam oczywiście, ale niemniej tam skala. U nich zawsze ludzi, u nas mnogę, prawda? Dlatego do II wojny światowej rzucali ich bez broni i nikt się z nimi nie liczył. A wie pani co? To jest taka jedna historia, która mną wstrząsnęła. Która? Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, bo tak jak powiedziałem, trochę książek przeczytałem i w którymś momencie zaczęło tak, mi się zlewać. Tak, już rozumiem. Ale czy tu jest rozmowa z kobietą, która przeżyła oblężenie Leningradu? Tak. I ona opowiada o swoim...
ojcu. Ojcu, proszę o tym opowiedzieć jeszcze Jezu, raz. Jezu, to ja nie wiem, coś, czy, co mną ja nie wiem, czy... Ja nie wiem, czy ja tak dobrze opowiem, bo to się nie da. Ja też pamiętam o tym do dzisiaj. To było właśnie w tym dokumencie Święta Wojna Rosjan, kiedy ona opowiada, ja wszystkich pytałam, dlaczego ta pieśń znów zaczęła rozbrzmiewać, bo wstawaj kraj ogromny, wstawaj do śmiertelnego boju, nadchodzi wojna, wojna narodowa czy ludowa, w zależności od tłumaczenia. I pomysł zrodził się stąd, że ja zobaczyłam na tych wiecach antykijowskich, że ta pieśń rozbrzmiewa znowu, a to jest taki utwór, że ciarki się ma, jak się słyszy, i muzykę, i słowa. I między innymi ja puszczałam wszystkim moim rozmówcom tę pieśń, no bo to pieśń monumentalna, ona miała zagrzewać żołnierza Armii Czerwonej do boju. I jakie wywołuje reakcje i dlaczego dzisiaj oni uważają, że jest aktualne. No bardzo ciekawe, to są, odsyłam, jeśli ktoś z Państwa będzie miał ochotę, bo to warto wysłuchać i zobaczyć, albo przynajmniej przeczytać w książce. I ona opowiadała, że w szkole, w czasie oblężenia, które trwało 900 dni, gdzie ludzie umierali z głodu rzeczywiście, kazano im śpiewać tę pieśń w szkole na stojąco. I że dzieci też mdlały, bo nie mogły, bo się słaniały na nogach. Ale tam była historia niesamowita z nauczycielką i z ojcem. Ona mówi tak, wszyscy uważają, że ludzie umierali po cichu, a ludzie odchodzili od zmysłów i wyli. I mówi, że jej ojciec, który był inteligentnym, elokwentnym mężczyzną, pod wpływem tego, co widział, no, zwariował. I w czym to się objawiało? Że codziennie mama wydzielała jakąś maleńką porcję chleba i dzieci po kolei, według wzrostu, ustawiały się w kolejce po tę swoją rację chleba. I tata, żeby dostać, bo wiedział, no nie wiem, czy był świadom tego, ale żeby dostać ten chleb, stawał, a w zasadzie klękał i na kolanach pełznął do mamy, żeby być pierwszy i prosił o ten chleb. I mama mu dawała ten chlebek, on mówił, ja chcę tylko chleba i nic więcej. I on udawał dziecko. On udawał dziecko. On już zwariował, że wydało mu się, że inni nie zauważył, że on jest dzieckiem? Dorosłym człowiekiem. Nie wiemy do końca, czy w ogóle miał świadomość, że nie jest dzieckiem, czy tak mu się zakodowało, że ten głód był silniejszy od wszystkiego, od godności, od jakiegoś logicznego myślenia, od miłości do swoich dzieci. Trudno nam oceniać. Nam jest trudno oceniać. Tam jest historia nauczycielki, która przychodziła z maleńkim pieskiem. Też taka jest historia. I zawsze ten piesek na początku lekcji stawał, robił taki pokaz, stawał na dwóch łapkach i nauczycielka dawała mu maleńki kawałek ciasteczka. I któregoś dnia nauczycielka nie przyszła na zajęcie i nigdy więcej się już nie pojawiła. Potem okazało się, że na ulicy wygłodniali ludzie, wyrwali jej tego psiaka i zjedli, a ona potem umarła. No to są straszne sceny oczywiście, ale to mówimy tak rzeczywiście od sasa do lasa, ale to ja może to spuentuję, żeby to wrócić do naszego tematu, bo ta historia pokazuje, jak sakralną dla nich rzeczą jest właśnie Wielka Wojna Ojczyźniana. I dlaczego? Ponieważ w każdej rodzinie ktoś zginął, ktoś ucierpiał w wyniku tej wojny. Wrócił okaleczony, no według tam szacunków 20 milionów obywateli Związku Radzieckiego zginęło, natomiast według niektórych historyków dużo, dużo więcej, bo niektórzy nawet nie byli rejestrowani, ci, którzy tam byli rzucani ze sztraf batalionów albo innych, do końca nie wiadomo, to bardzo łatwo odwoływać się do tego kultu męczennictwa, zresztą cierpienie
jest taką nieodłączną cechą Rosjan. Cierpienie jest słodkie, cierpienie uszlachetnia. No ale u nas też gdzieś taka narracja czasami bywała. Takie, no ale, w szkole, szczególnie przy różnych lekturach i tym takim. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, to było takie często stwierdzenie, że kto wygrał, a kto wygrał moralnie. Tak. Ja pamiętam, że ja siedziałem i tak sobie myślałem, kurde, moglibyśmy raz nie wygrać moralnie, moglibyśmy raz przegrać moralnie. Ja bym prosił o jedną małą moralne przegranie dla Polski, a wygranie fizyczne. Ale wie pan co, bo to cierpienie też taką sprzyja takiej refleksji, że oni są narodem wyjątkowym, że przeszli łagry, że przeszli właśnie, że jak oni mówią, usłali trupami całą Europę. Oczywiście nie mówią o tym, że sami byli też agresorami na początku wojny. No tak, ich żołnierze tak samo. Armii Czerwonej maszerowali wspólnie z żołnierzami Wehrmachtu. O tym nie mówią, natomiast to cierpienie jest dla nich bardzo ważne i takie słodkie. I Putin doskonale wie, że nikt tego nie podważy, dlatego on się ciągle odwołuje do tej narracji z okresu walki z faszyzmem, dlatego szarżuje takimi pojęciami jak faszyści, ukraińscy faszyści i no i oczywiście banderowcy, to jest drugi temat, który on też eksploatuje, ale odwoływanie się do takiej narracji trafia tam na bardzo, bardzo podatny grunt. A no właśnie, no nie da się dzisiaj inaczej bez tego skakania, bo teraz ten dokument sobie oglądałem o tych Rosjanach, którzy przyjeżdżają do Izraela, a tam było troszeczkę, ale troszeczkę mi zabrakło jeszcze rozwinięcia o samym tym miejscu, co oni myślą, bo niektórzy z nich nawet chyba ze 2-3 osoby stwierdziły coś takiego, że cholera jasna, nic nie zrobiłem w moim kraju. A z drugiej strony, jak oni się zapatrują na miejsce, że przyjechali jednak do miejsca, gdzie jest spora liczba ludzi, którzy mają problem z tym, że zostali wyrzuceni z tego miejsca. No mówię tutaj po prostu o Palestyńczykach i o tym, że tutaj czyje to jest miejsce, to też bardzo sporna kwestia. Ale przecież oni mieszkają na terenach, które nazywane są na całym świecie terenami okupowanymi w Izraelu, no. Nazywane są terenami spornymi. Tam zupełnie tak. Inne nazewnictwo. Mówimy o arabskich ziemiach, gdzie znajdują się tak zwane osady żydowskie. I podobno to jest w ogóle, ja rozmawiałem z Piotrem Zychowiczem, który pisał książki o Żydach i podobno to są w ogóle, jest to jeden z większych problemów, dla którego aktualnie nie bardzo wiadomo, jak rozwiązać problem palestyńsko-żydowski, z tego względu, że tam oni tak nawrzucali tych, jak to chyba on nawet powiedział, takich piegów, w sensie, że po prostu tych osad, że nie wiadomo by było, że nawet jak gdyby tych osadników chcieć gdzieś przenieść, to nie wiadomo, jak ich przenieść, bo tego jest za dużo i to no w tej chwili się mój bohater mówi, że jak on przyjechał w latach 90. na tych terenach było 150 tysięcy osadników, w tej chwili jest 600. Pamiętajmy, że jest to 9,5 milionowy kraj, to nie jest jakiś mieszka tam 1,5 miliona tej diaspory rosyjskojęzycznej. Po części oni byli i ci nowi, którzy przyjeżdżają, nieświadomi. Ja nawet pytam się go, czy ludzie mają świadomość, że przyjeżdżają do kraju, który jest krajem w ciągłym stanie wojny od początku, prawda, skonfliktowanym z sąsiadami, na co on odpowiada, że kompletnie nie mają takiej wiedzy, że nie zdają sobie do końca sprawy, że dostając paszport izraelski opowiadają się po jednej stronie. On też o tym mówi, ale z drugiej strony, na przykład jestem na terenie Autonomii Palestyńskiej w sklepiku, gdzie były napisy po rosyjsku. To jest teren Autonomii Palestyńskiej, tak. Zamieszkany przez Arabów, gdzie przyjeżdżają i ja się pytam, dlaczego, skąd te napisy? On mówi, bo tu przyjeżdżają robić zakupy. Czyli
krótko mówiąc, i jeszcze on sam mówi, że na mój bohater mówił, nie wiem, czy on to mówił, czy to weszło do filmu, czy nie, ale chyba mówił w filmie, że był 7 razy ranny i tak. 3 razy był ranny od Palestyńczyków, 3 razy był ranny to... Izraelczyków, a mówi, teraz została naruszona równowaga, bo 7 raz byłem raniony ze strony Palestyńczyków. Myślę, że nie ma takiej tego refleksji. Nie zapamiętałem, myślę, że tego nie ma, ale był ten tekst, że 7 razy był raniony. Pokazane było. A to szkoda, jeżeli faktycznie, albo ja to ominąłem na sekundkę. No to właśnie to jest nieuważne oglądanie, ale ja sama sobie głowy nie dam uciąć. Przepraszam, kajam się, możliwe, że poszedłem do łazienki na sekundę. No właśnie, ale, i to była ta znacząca. Słucham cały czas. I to była ta być może znacząca sekunda. Tak, myślę, że nie ma takiej refleksji, że ta pierwsza, jeszcze raz, ta pierwsza fala lat 90. to była fala zwana kiełbasianą. Ona opierała się na tym, żeby żyć lepiej po prostu i chcieli ludzie żyć lepiej i to po części się udawało. Oni mieli jedną rzecz, nie mogli wrócić. Zostawiali dokumenty i nie mogli wrócić. Obecna, ta najnowsza emigracja w stylu Pugaczowej czy chłopaków, którzy się uciekają przed wojskiem, no to jest zupełnie inna fala, bo to są ludzie zamożni, wykształceni i to są ludzie, którzy potrzebują paszportu, żeby jeździć po świecie, jak to powiedział mi wręcz. Jeden z politologów powiedział, że to są ludzie, ta nowa fala, która nie przyzwyczaja się do życia w Izraelu, bo to jest jednak bardzo kulturowo jednak odległy kraj i bardzo trudny. I że to są wyjazdy, tak zwane wyjazdy na PPŻ, czyli Paka Putin Żywoj, tak. Czyli póki Putin żyje. A naprawdę to chcą wrócić do, jak tylko będzie możliwość, do Rosji. Nie wiemy, kiedy taka możliwość nastąpi. Wszystko wskazuje na to, że Putin... Zamierza żyć wiecznie. No, żyć wiecznie to może nie, ale do 2036 roku ma możliwość, zgodnie z nową z konstytucją i ze znowelizowaną ustawą. No, nie wiemy. No dobra, ale rzeczy można, prawo można zmieniać, tak? Już to zrobiono. No już zmienił to prawo, zmieniono niby właśnie. To wszystko w czystych rękawiczkach, dlatego, że była pod rozpisane referendum, zmiany w konstytucji i to mu dało możliwość wyzerowania kadencji, czyli zaczyna nową kadencję. Kadencja jest wydłużona, była 4 lata, teraz jest 6 lat. Ale zawsze warto pamiętać o takiej rzeczy, że to, co mówił już Bismarck, chociaż przypisuje się to powiedzenie różnym osobom, nie tylko jemu, czyli że Rosja nigdy nie jest tak słaba ani tak silna, jak nam się wydaje. No i moje ulubione stwierdzenie Wiktora Jerofiejewa, który powiedział, że Rosja jeszcze długo będzie męczyć siebie i świat, bo jest całkowicie nieprzewidywalna. No jest nieprzewidywalna. Nie wierzę, że ktoś 10 lat temu mógł uwierzyć w to, że dojdzie do takiej wojny na taką skalę, jak jest dzisiaj. Jeżeli ktoś mówi, to mówi nieprawdę. A wie pani co? A ja pani powiem tak. Żebym ja przewidział wojnę, to w żaden sposób nie. Ale ja od momentu wojny czeczeńskiej, znaczy... Może to jest moje wychowanie. Dla mnie Putin to była zawsze swołocz z jednego powodu, bo był z KGB. Dla mnie każdy, kto jest z KGB, to jest śmieć. Ale właśnie mówiliśmy. Więc jak jesteś z KGB, jesteś z SB, to jesteś po prostu zdrajcą ludzkości i w ogóle czegokolwiek, co ja rozumiem jako humanitaryzm. To znaczy, ja panu powiem, i kultywowanie tych tradycji, i szczycenie się nimi, i to podbija, i niech pan zobaczy, to właśnie o tym panu mówiłam, że u nas to jest rzecz, nacechowana negatywnie, a tam to jest rzecz, która nobilituje, że to jest taki mużyk. Mało tego, powiem... Młodiec. O to chodzi. Mało tego, to co też mu piszę w tej książce, że gdyby mi
ktoś, kiedy zostawał prezydentem w 2000 roku, powiedział, że on będzie obiektem westchnień tylu kobiet, to bym się za głowę złapała. Niech pan zobaczy, bo książka właściwie opowiada o tym, dlaczego mimo tylu zbrodni i tylu grzechów, zabójstwa Politkowskiej, zabójstwa Jejku, Niemcowa, czy zabójstwa i otrucia Litwinienki. No ostatnio Nawalnego, ale z Nawalnym to jest jeszcze inny problem. To jednak trochę, to tam jest wiele innych wątków przy jego okazji. Dlaczego ludzie mimo to popierają tego Putina? I nie chodzi tu tylko o propagandę, bo to już nie są czasy Związku Radzieckiego, kiedy nie było dostępu do informacji, bo była całkowita blokada informacji, tego już nie ma. Oczywiście zablokowane są niektóre media społecznościowe, ale młodzież bardzo szybko nauczyła się je obchodzić i nie ma żadnego usprawiedliwienia, że są oderwani od informacji. Jak ktoś chce mieć informację, to do niej dojdzie. Wie pan co, to jest też nie tylko takie przekonanie, które im wpojono do głowy, że gdyby Putin nie uderzył na Ukrainę, to i gdyby nie dokonał czegoś takiego obrzydliwego i strasznego, to Rosjanie zostaliby zaatakowani przez NATO, że to był prewencyjny, obronny atak. No, nie, no, ale to no tak im wmawiają, to prawda? No i zbrodnie wszystkie są marginalizowane i oczywiście wyśmiewane i mówione, że to są fejki. No, do czego my zmierzamy? Ale nie, i ci, którzy poddawani są takiej narracji, no to w końcu zaczynają wierzyć w taką narrację, prawda? Jak ja słyszę w programach tych ich propagandowych, które nadają po kilka godzin dziennie właśnie takiej publicystyki łopatologicznej, gdzie ciągle i to samo jest powtarzane, że Polacy o niczym innym nie marzą, tylko o tym, żeby przejąć zachodnią Ukrainę i że to już jest prawie postanowione. Zaczyna się od Putina poprzez innych, wszyscy to powtarzają, no to zaczynają ludzie w te brednie i głupoty wierzyć. Ci, którzy, oczywiście nie możemy też mówić o tym, że część rzeczywiście się boi i jest strach, wyjechało według nawet oficjalnych rosyjskich szacunków w pierwszym momencie 1 000 000 osób. To była ta polityczna emigracja plus do tego ci, którzy uciekali przed mobilizacją. Wróciła część na pewno, ale nadal kilkaset tysięcy ludzi przebywa za granicą. Są to ludzie, mówię, wykształceni, świadomi, programiści, których bardzo dzisiaj brakuje. Ale co jeszcze sprzyja Putinowi w tym wszystkim? To, że mimo tych sankcji jednak nie widać takiego kryzysu. Gdyby pan zobaczył w Moskwie, jak wygląda życie w Moskwie dzisiaj, ja rozmawiam ze znajomymi, to na pierwszy rzut oka nie zauważyłby pan, że coś się dzieje nie tak. Jest rosyjski McDonald's? Swój! Wie pan co, ostatnie badania Lewada Centrum, to jest niezależne od władz sondażowni. Jakie kraje uznajesz za największe, w sensie znaczenia, najbardziej znaczące na świecie? 80% ankietowanych odpowiada na pierwszym miejscu, odpowiada, że na pierwszym miejscu to jest Rosja. Rosja jest największym, najbardziej znaczącym krajem na świecie. To i McDonald's ma lepsze niż w Ameryce. Na drugim miejscu Chiny, na trzecim Stany Zjednoczone. Ciekawa rzecz, że w 2001 roku w podobnym sondażu na pierwszym miejscu były Stany Zjednoczone, a dzisiaj są na trzecim z jakimś tam bardzo miernym wynikiem. Tam już nie pamiętam, jeśli się nie mylę, 20 coś procent wobec 80% Rosji, czyli uważają, że Rosja jest najpotężniejszym, największym krajem. Te sankcje rzeczywiście, one w takim stopniu nie dotykają jeszcze przeciętnych Rosjan.
sklepy nadal nie świecą pustkami, knajpy są zapełnione, samochody jeżdżą, pojawiało się więcej chińskich, bo sprowadzają teraz z Chin samochody, ale jest też dużo samochodów sprowadzanych z sąsiednich krajów, właśnie z Kazachstanu, z innych krajów, czyli to, co jak oni mówią, że to się nazywa paralelny import. No, śmieją się, że kiedyś to się nazywało kontrabandą. Czyli przystosowali się do tego życia i próbują... Byle nie było gorzej. Dokładnie, czyli takie rosyjskie, byle nie było gorzej. A ciekawe jest też to, jak na przykład zareagowali na ataki dronów na Moskwę, bo ja myślałam, że może to trochę orzeźwi i otrzeźwi tych ludzi. Ale cóż się okazało? Że szybko im wytłumaczono, że po pierwsze trzeba skierować całą złość na Ukrainę, prawda? A po drugie ci, którzy sami sobie to próbują tłumaczyć, twierdzą, że to zawiodła obrona, czyli że słabo bronią i że to jest wina, nie wiem, jakichś niedociągnięć w wojsku. A to nie było tak, że w sumie to były i tak autonapady? No pojawiła się taka teoria po pierwszym ataku dronów na Kreml, no, że to miało wzmocnić, no bo zagrożenie konsoliduje naród, no prawda? No bo znani są Rosjanie z tego przecież. Ależ oczywiście z prowokacji. Sam sobie, no to są żadna nowa rzecz. Są, no tego nie wiemy. No, z tego co wiem, jeśli chodzi o ostatnie te ataki na centra, to były potwierdzone ataki przez Ukrainę, no ale tu nie wiemy, no jest wojna, także wojna informacyjna z obydwu stron i też nie jesteśmy dziećmi i mamy świadomość, że te informacje w jakiś sposób są filtrowane z obydwu stron. No tak, tylko że tam tych wojna informacyjna to jest odpowiedź na wojnę informacyjną tych, no jest ale ich to ktoś, nie, to, kto tak, zaatakował tak, i ktoś, kto się broni. Nie, nie, no tutaj nie ma, oczywiście. Proste. Na wojnie nie ma półtonów, jest albo przyjaciel, albo wróg. I nie ma, że trochę jesteś jedną nogą za tymi, trochę za tamtymi. Krótko mówiąc, nie ma dzisiaj... Bardzo ładną puentą jest puenta z mojego filmu o Rosjanach w Izraelu, a mianowicie tekst, że kiedyś poznawało się przyzwoitego człowieka, inteligenta po tym, że potrafił dokończyć frazę Brodskiego, że ktoś rzucił wers z wierszy Brodskiego, a ktoś inny musiał dokończyć. Jeśli potrafił to zrobić, to znaczy, że był swój. A dzisiaj takim papierkiem lakmusowym jest to, jaki masz stosunek do tej wojny. Nie ma możliwości dzisiaj, żeby w jakikolwiek sposób to tłumaczyć, relatywizować. Nie ma. Na wojnie nie ma półtonów. Taka prawda. Pani Barbara, bardzo szybko parę krótkich pytań, bo mamy mało czasu. Tak, ja już muszę wychodzić. Jest taki jeden wrzut, który pani zrobiła w tym filmie, jak jedzie pani właśnie z tym Rosjaninem, który w którymś momencie tam na niego trąbią. Jak to dużo mówi. I on mówi, on taki nagle spróbował być taki miły. Co tak trąbią? Co a tak ja mówię, miał palestyńskie numery. Tak. A on mówi, a jakże inaczej. I tu właśnie, w tym króciutkim... To była pani prowokacja. Ja nawet szczerze mówiąc myślałam, że on zaneguje i powie, bo i powie, a to nie ma znaczenia, to zależy od ja człowieka. Ja myślałem, że pani po to powiedziała, że on się podkręci na to jak dzik. A ja myślałam, że nie, dlatego że on sprawiał wrażenia takiego człowieka rozsądnego. Ja miałem właśnie poczucie, że ja myślałem, że on w ogóle to nie. Będzie jeszcze 5 minut gadał o tym, jaki to... Nie, nic, zamknął, ale to był krótki jeden rzucony tekst. No. No właśnie taki. No to co jest, tak, co tak to jest robi? Pani styl, pani Barbara. A to, ja mówię numery i proszę bardzo, i natychmiast potrafił, pokazał, że jaki ma stosunek do Palestyńczyków.
Pani Barbaro, pani jest bardzo długo związana z TVP i z dwójką i tak dalej. Z jedynką, tak. A na dwójce nie było też pani jeszcze kiedyś dawno ty? Nie. A to przepraszam, to pomyliłam. TVP Dokument. Natomiast, no trudno się nie spytać, jak pani na to ma spojrzenie teraz na TVP, gdzie no jednak TVP się uważa u nas też za telewizję reżimową, no może bardzo mocne słowo użyłem, ale propagandową, no, naszego aktualnego rządu. To ja odpowiem panu dyplomatycznie, odpowiem tak, że robię dokumenty dla TVP Dokument. Dokumenty, jak mówię, mają niewiele wspólnego, mówię prawdziwe dokumenty, z propagandą i z przekazami propagandowymi. I tak jak robiłam dokumenty kilkanaście, a nawet więcej lat temu, tak robię je dzisiaj, najuczciwiej jak potrafię. I mało tego, w jakiejkolwiek byłabym innej telewizji, czy ja bym pracowała w Polsacie, czy zakładając TVN-ie, czy w innej stacji, robiłabym tak samo. Okej. Wie pani, kto to jest Oksimiron, kto to jest Morgenstern? Nie. Jezu, powinnam. Powinna. Zagiął mnie pan, no. To są raperzy, którzy uciekli przed reżimem rosyjskim i dlatego... Nawet chyba o jednym z nich pisałam. Proszę mi wybaczyć, ale rap to nie jest moja bajka. Ale w tym samym przekroju rzeczy, którymi pani się zajmuje, warto by było to sprawdzić. Ale mało tego, pisałam o jednym z nich, bo to było na początku, nie wojny. To było po mobilizacji bodajże jeden z nich uciekł. I nawet pisałam o tym na Twitterze. Już jest więcej tych raperów, ale ci są tacy gigantyczni. Jeden ostatnio też wyjechał, dopiero ze dwa dni. Podejrzewam. Tak. Znaczy, nie wiem, czy dwa dni temu, no nie, może jeszcze jakoś, nie, ale teraz jakiś jest kolejny. Mhm. Ja niestety, przykro mi tutaj akurat, nie wiem, ale tak, ma pan rację, o jednym z nich pisałam na pewno, bo był taką znaną postacią, cały wytatuowany taki. A, to tam wielu jest wytatuowanych. Ale, no. Nie, to chyba ten to był Morgenstern w takim razie, a myślę, że bliższy pani sercu byłby Oksimiron. Aż z ciekawości sprawdziłabym, bo na pewno pisałam o jednym z nich. Pani Barbaro, jest mi bardzo przykro. Mam nadzieję, że jeszcze uda panią złapać. Trochę żeśmy poskakali. Poskakaliśmy, ale nic się nie dowiedziałem, co to miało być z Prigorzynem i nawet nie doszedłem do tego. Nie, no ale to jest za dużo, wiem, za dużo. Wiem. Powinniśmy się byli skoncentrować na jakimś jednym temacie, dlatego ale że... Ale mi ciężko było, bo ja po prostu naprawdę jestem fanem pani pracy i po prostu to tak, ja tu chciałem tu tego... Nie ma co, natomiast naprawdę, proszę mi wierzyć, reportaże i filmy dokumentalne to jest najuczciwsza robota, nie mówię o jakichś propagandowych i publicystycznych, tylko uczciwych reportażach, która tłumaczy ludziom świat i pomaga zrozumieć, co się dzieje wokół nas. Dlatego zachęcam naprawdę, chociaż mówię, to nie jest łatwy odbiór, bo wymaga jednak zaangażowania i zanurzenia się w to wszystko. No ale nic, no, jest to ciekawy, dla mnie bardzo bolesny temat, bo nie ukrywam, że tyle lat tam jeździłam, tyle lat robiłam stamtąd relacje i materiały i musiałam niestety wiele znajomości ukrócić przez to, że oczekiwałabym bardziej stanowczej reakcji na to, co się dzieje, na zbrodnie, na agresję, która przesłania w ogóle patrzenie na dzisiejszą Rosję, taka prawda. I nie ma sprawiedliwości niestety, dlatego że sprawiedliwości nie ma w jakimś sensie, że odpowiadają wszyscy zbiorowo, że Rosjanie dzisiaj postrzegani są jako odpowiedzialni w całości. To jest niesprawiedliwość, no ale tak to jest. Proszę państwa, to był mój specjalny gość.
Myśmy, pani Barbara Włodarczyk, dzisiaj sobie jeździliśmy BMW-ką dzięki uprzejmości firmy Cylindersi.pl. Jak chcecie pożyczyć samochód, to sobie sprawdźcie, co mają. Ja bardzo dziękuję. Szkoda, że tak krótko. Mam nadzieję, że jeszcze będzie gdzieś... Ja mam poczucie, że nic nie rozmawialiśmy. Ja mam nadzieję, że jeszcze kiedyś od pani wycyganie chwilkę czasu. Może mi się uda. Dziękuję o rapie. Wtedy będzie o rapie. Super, bardzo chętnie bym chciał.